Siemanko, z tej strony Waluś się kłania. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać coś innego, coś czego jeszcze nie było na moim kanale. A mianowicie chciałbym wam trochę opowiedzieć i przekazać trochę wiedzy podstawowej z latania VFR. Dzisiaj chciałbym wam pokazać oczywiście, na czym polega jedna z podstawowych, a zarazem najprostszych rzeczy w teorii do wykonania oraz to, co po prostu każdy pilot General Aviation, czy to nawet już potem wyżej liniowy, zawodowy, dyspozycyjny, akrobacyjny powinien znać w małym paluszku, jak amen w paciarzu rzekłbym. A mianowicie, to co widzicie, mam tutaj dokument zawierający opis oraz zasady działania kręgu nadlotniskowego. To jest temat, który dzisiaj sobie poruszymy. I tak, co to jest krąg nadlotniskowy? Jak możemy tutaj zauważyć? Jest to uporządkowany ruch samolotu w rejonie lotniska, obejmujący fazę od startu do lądowania, pozwalający w bezpieczny i łatwy do przewidzenia dla pozostałych uczestników ruchu sposób manewrowania w rejonie lotniska. Typowy krąg nadlotniskowy ma kształt prostokąta, którego dłuższy bok jest ustawiony wzdłuż osi kierunku startu i lądowania, czyli pasa startowego. Podstawowym kręgiem nadlotniskowym jest czterozakrętowy krąg wykonywany w lewo w stosunku do kierunku lądowania, tak zwany lewy krąg. W przypadku, kiedy niemożliwe jest wykonanie kręgu lewego, wykonuje się prawy krąg. Zalecana wysokość wykonywania kręgu to 1000 stóp nad poziomem lotniska lub nad poziomem terenu. Samoloty o większej prędkości, turbinowe, odrzutowe, wykonują krąg na wysokości 1500 stóp nad poziomem morza, czyli tak zwane AMSL, rozwinięcie tego skrótu to jest Above Mean Sea Level, czyli po prostu powyżej średniego poziomu morza. Jest to oczywiście tak zwana wysokość bezwzględna. Albo też wykonują właśnie, to jest opisane, nad poziomem terenu, czyli to jest już wtedy wysokość względna, liczona od poziomu lotniska, a nie od poziomu morza. Zaleca się, aby prędkość statku powietrznego w czasie lotu nie przekraczała 150 węzłów. To jest już dość duża prędkość na tak małej wysokości jak 1000 stóp nad poziomem lotniska lub morza. To jest naprawdę dużo. Ja, wykonując krąg nadlotniskowy, wykonuję go z prędkością 90 węzłów i to już jest też taki naprawdę maks, który jestem w stanie wyciągnąć w czasie kręgu. Po prostu budowa kręgu na to nie pozwala, żeby polecieć szybciej. Zaleca się, aby każdy lot rozpoczynał się i kończył wykonywaniem kręgu nadlotniskowego. Dobrze. Tutaj mamy też wizualizację tego kręgu. I teraz tak, jak widzicie, mamy właśnie tutaj narysowany krąg nadlotniskowy w kształcie prostokąta, tak jak było to omawiane, z uwzględnieniem tej też tych wysokości, gdzie, w jakiej fazie tego kręgu trzeba mieć jaką wysokość. I to, co jest bardzo ważne, krąg nadlotniskowy powinien być tak przez pilota budowany, aby w wypadku awarii, na przykład silnika, móc dolecieć do lotniska i wylądować bezpiecznie na tym lotnisku. Dlatego nigdy nie można budować tego kręgu za szeroko ani za wąsko, gdyż za szeroko możemy na przykład nie dolecieć do lotniska, jak będziemy za daleko, albo na przykład nie możemy też być za blisko, bo możemy po prostu przelecieć to lotnisko, będziemy za wysoko. A w momencie, gdy nie mamy silnika i chcemy na przykład wykonywać tak zwany holding, czyli krążenie w kółko, aby zbić wysokość, bez silnika jest to ekstremalnie niebezpieczne, bo ryzyko przeciągnięcia w takiej sytuacji jest bardzo duże.
Dobrze, teraz sobie powiemy trochę o pozycjach. O pozycjach, jakie mamy na kręgu. Startujemy oczywiście zawsze pod wiatr. Wtedy jest oczywiście najbezpieczniej. Czasami oczywiście się zdarza, że ten wiatr nie jest idealnie, nie będzie nam idealnie wiał w dziób. To wtedy kierunek wiatru, przepraszam bardzo, kierunek pasa dostosowujemy do kierunku wiatru tak, aby był on jak najbardziej zbliżony do kierunku pasa. Czyli na przykład, jeżeli mamy pas startowy, startujemy z pasa z kierunkiem 240, to oczywiście, jeżeli mamy wiatr 280 stopni, 300 stopni, to wybieramy pas 2,4, no bo jest to bliżej tej wartości niż po przeciwnej stronie 0,6. I teraz tak, po starcie, pierwsza pozycja, która nie jest tutaj niestety opisana, to jest tak zwana pozycja po starcie, czyli po angielsku zwany upwind. Następnie, na około 300 stopach nad lotniskiem, są wysokości podawane, względne są wysokości, czyli nad poziomem lotniska. Następnie wykonujemy na wysokości 300 stóp nad lotniskiem pierwszy zakręt o 90 stopni w lewo. Następnie wznosząc się do wysokości 1000 stóp mamy wysokość po pierwszym zakręcie tak zwaną, czyli tak zwany po angielsku crosswind. Wtedy będąc na tej pozycji obserwujemy, gdzie jest pas względem naszego położenia, żeby określić, czy rzeczywiście jesteśmy 90 stopni do pasa pod kątem prostym, czy na przykład mamy jakąś odchyłkę, czy lecimy zbieżnie, czy rozbieżnie do pasa. Wznosząc się do 1000 stóp, czyli do naszej założonej wysokości końcowej kręgu, wykonujemy drugi zakręt i wchodzimy na pozycję tak zwanym wiatrem, z wiatrem. Czyli to jest po angielsku tak zwany oczywiście downwind. I wtedy należy zgłosić na radiu takie coś. Na przykład zakładam, że robię kręgi nadlotniskowe na lotnisku w przylepie do pasa 0,6 zakładajmy. Albo dobra, startowaliśmy z 2,4, więc kręg robimy do 2,4. To ja wtedy mówię tak. Przylep radio Sierra Papa Kilo Alfa Sierra z wiatrem lewym do 2,4. Wykonuję lewe kręgi, więc jestem z lewym wiatrem. I do jakiego pasa jestem na pozycji z wiatrem? Do pasa 2,4, bo z tego pasa startowaliśmy. Z tego samego pasa oczywiście zawsze startujemy i lądujemy. Chyba że nastąpi nagła zmiana warunków pogodowych, no to wtedy, jeżeli jesteśmy na pozycji downwind i się o tym dowiadujemy, to wtedy należy zrobić nawrotkę o 180 stopni i wylądować na pasie przeciwnym zgodnie z kierunkami wiatru oraz zaleceniami osoby zarządzającej lotami. Następnie, po pozycji z wiatrem wykonujemy kolejny zakręt w lewo o 90 stopni, czyli trzeci zakręt. I po wykonaniu tego trzeciego zakrętu rozpoczynamy zniżanie do 300 stóp. Jesteśmy wtedy na pozycji zwanej po trzecim zakręcie.
popularnie zwane jako base lub baselek. I na pozycji na wysokości 300 stóp nad lotniskiem wykonujemy czwarty zakręt. I w momencie wyjścia na prostą rozpoczynamy już zniżanie do lądowania. I to jest wtedy tak zwana pozycja prosta lub tak zwany final. Z reguły w lotnictwie ogólnym, tak zwanym general aviation, czyli w lotach VFR, podczas budowania kręgu wychodzi się z reguły na około 4-milową prostą. To jest wtedy uznawane za prostą. Wszystko, co jest powyżej 4 mil, to jest uznawane za długą prostą. Jeżeli mamy 2 mile lub mniej do pasa, no to wtedy to już nazywamy krótką prostą. I wtedy taka pozycja nie nazywa się już final, tylko short final. W przypadku krótkiej prostej. Analogicznie jest w przypadku długiej prostej, jeżeli mamy powyżej 4 mil, mówimy wtedy długa prosta, czyli po angielsku long final. I w zależności, co robimy wtedy na pasie, możemy sobie zrobić popularne touch and go, czyli dotknięcie, czyli po prostu dotknięcie kołami pasa startowego i natychmiastowy start i ponowienie tej, można powiedzieć, procedury. Albo robimy coś innego, low passa, czyli niski przelot nad pasem, lub lądujemy. To już zależy od naszych preferencji. Co w przypadku, tak jak u mnie w przylepie, jeżeli na jednym pasie jednocześnie lądują i startują samoloty i szybowce, no to wtedy dzieli się taki pas na pół, że tak powiem, tylko wizualnie. I wtedy w moim przypadku lotniska w przylepie krąg nadlotniskowy dla samolotów jest po północnej stronie lotniska, a krąg dla szybowców jest po południowej stronie lotniska. I wtedy dzięki temu nie dochodzi do nałożenia się tych kręgów oraz do kolizji szybowca z samolotem normalnym, po prostu z statkiem powietrznym silnikowym, cięższym od powietrza. Mamy też taki drugi rodzaj kręgu. Te mamy to przedstawione akurat w grafice 2D, gdzie możemy też sobie skrócić krąg, umijając pozycję baselek oraz final. Gdzie możemy po prostu sobie po rozpoczęciu trzeciego zakrętu po prostu ściąć, omijając tą część kręgu, i możemy po prostu sobie ściąć tą prostą, ten krąg właśnie w taki sposób, aby szybciej go wykonać. Mamy też taki rodzaj kręgu jak krąg dwuzakrętowy. Jest to krąg najczęściej wykonywany na niższych wysokościach niż zwykły krąg. I polega on na tym, że nie ma wtedy pozycji crosswind i baselek. Ten krąg jest węższy i wykonuje go się też na o wiele niższej wysokości, przez co jest po prostu cięższy do wykonania. Taki krąg polega na tym, że wykonujemy dwa zakręty 180 stopni w taki sposób, proszę bardzo, czyli można powiedzieć, że robimy taki owal, jajko,
I wtedy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, pomijamy pozycję crosswind oraz baselet. Pozostałe pozycje oczywiście cały czas zostają, czyli upwind, downwind oraz final. Tutaj właśnie mamy rozpisanie rodzajów prostych. Jak to właśnie tutaj wygląda. Oczywiście z kręgu też możemy wyjść, jak na przykład lecimy na traskę, z każdego tak naprawdę, z każdej pozycji. Najczęstszą z reguły pozycją odchodzenia z kręgu jest po prostu pozycja upwind, czyli po starcie odchodzimy po prostu sobie z prostej na jakąś traskę czy coś. Zdarza się też, że odchodzimy na przykład z drugiego zakrętu odchodzimy na traskę z trzeciego lub czwartego. W zależności gdzie lecimy i gdzie to miejsce, do którego lecimy, jest położone względem naszego kręgu. Jeżeli bliżej będzie nam odejść z prostej, to odchodzimy z prostej. Jeżeli bliżej nam będzie odejść z czwartego, no to odchodzimy z czwartego zakrętu. Tak się to mniej więcej, proszę Państwa, prezentuje. Mam tutaj też opisane, czego nie można robić w kręgu. A mianowicie, wchodząc do kręgu, załóżmy tego, nie możemy sobie podejść w taki sposób, że przecinamy linię oś paza obrostu. Nie przecinamy ścieżki startu lub podejścia, bo po prostu jest to niebezpieczne, gdyż samoloty lądują, startują na tym pasie w tym kierunku, czyli w kierunku 270, a my im przetniemy w taki sposób drogę. Tego nie można robić. Jeżeli wlatuje się, chce się wlecieć do kręgu i jest się prostopadle do pasa, czyli tak jak tutaj, czyli dziobem jesteśmy po prostu pod kątem prostym do pasa startowego, oto musimy wejść w pozycję, tak jak tutaj widzicie, z wiatrem, z drugiego zakrętu, ewentualnie w trzeci zakręt wchodzimy, uważając oczywiście na inne samoloty robiące kręgi, będące w kręgu. Możemy też rzeczywiście wejść sobie do kręgu od razu z prostej. Wtedy najczęściej się używa właśnie stwierdzenia długa prosta. Nie możemy oczywiście wejść do kręgu z pozycji upwind, bo jest to akurat absurdalne. Wtedy najczęściej wykonuje, jeżeli lecimy stąd, oto staramy się wtedy wejść z prostej w drugi zakręt. Tak samo tutaj. Ewentualnie jak stąd lecimy, no to wtedy wchodzimy w zakręt trzeci. Ale z reguły w takiej sytuacji się nie wchodzi w trzeci zakręt, tylko skracając sobie po prostu krąg, wchodzimy sobie z długiej prostej do kręgu i od razu wtedy podchodzimy do lądowania. W takim razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że to Wam się podobało, że trochę Wam opowiedziałem i rozjaśniłem, na czym polega krąg nadlotniskowy. Jeżeli oczywiście Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami na moim kanale oraz oczywiście to mnie też bardzo zachęca
do robienia nowych i lepszych materiałów. Chciałbym wam oczywiście po trochu, trochę tej wiedzy, że tak powiem, VFR-owej przekazywać. Właśnie w taki sposób czysty i klarowny, graficzny. Tak jak dzisiaj to wam zaprezentowałem. Będę oczywiście chciał zrobić kolejny poradnik, jeszcze nie wiem o czym, na pewno wymyślę coś ciekawego, co myślę wam wytłumaczę bardzo prosto i klarownie i będzie to oczywiście dla was bardzo jasne i będziecie mogli na przykład się do tego zastosować w symulatorach lotniczych, jeżeli na przykład nie wiedzieliście, jak takie coś się robi, czy po prostu takie coś istnieje. W takim razie ja wam dziękuję za dzisiaj. Tak jak mówiłem, myślę, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.